Zabawne jest to, że to jest praktycznie level oazowy. Gdzieś tam palmy, drineczki, te sprawy, all inclusive. A to jest level, w którym najbardziej nie ma jedzenia. Sortyment gier pokroju Contra, Ninja Gaiden, Mega Many, które miały stawiać challenge, chociaż moim zdaniem Mega Many to już jest 3 poziomy niżej, przynajmniej te NES-owe w porównaniu do Contry czy właśnie Ninja Gaiden. To są gry definitywnie prostsze, ale jak było widać po dwójce, też potrafią sprawiać swoje problemy. Nie? Dobra, zostanę sobie na tym dinusie. Zlepy lepiej widzę na PC. To widzisz lepiej? No. O, widzimy też właśnie warianty kolorystyczne danych biomów. To coś prostego, co można było zrobić już w poprzedniej części i bardzo dodałoby to, nie wiem, nawet jakiegoś takiego pozornego zróżnicowania. No to byłby ten sam las, ale las jesienią. Prosty zabieg, ale moim zdaniem robi robotę. To te gry nie były aż tak, gdzie pojemność kartridży była ograniczona. Mega Many dobrze pokazywały to, jak duże zróżnicowanie można wyciągnąć z tych. To on na pewno coś niesie, prawda? Tak. Jak duże zróżnicowanie można wyciągnąć z gry. Natomiast to nie znaczy, że było to proste. Mega Many to jest jedna z ikonicznych serii na konsole Nintendo Entertainment System. Więc trudno się dziwić, że był jednym z najlepszych przedstawicieli tego nurtu. Natomiast dalej uważam, że dwójka i trójka Adventure Island absolutnie powinny się zaliczać do kanonu gier takich klasycznych, jeśli o to chodzi. A moim zdaniem są lekko zapomniane. Nie wiem, czy ktoś z was się ze mną zgodzi, ja uważam, że one zostały lekko pominięte. I często jak się opowiada o NES-ie, to nikt o tym Adventure Island 2 i 3 szczególnie nie mówi, kiedy moim zdaniem powinno się o nim mówić całkiem sporo. No bo jest to po prostu dobrze zrealizowana gra, których na NES-ie było dużo, ale jednocześnie nie jakaś tona. Nie. Nawet nie myślcie sobie, że ja będę rushował przez ten poziom. Nie zwariowałem. Nawet jeśli się nie ślizgam, to ja wiem, że spadnę, jeśli spróbuję tutaj biec. Bo jako, że to jest poziom, w którym normalnie powinienem się ślizgać, no to jest tutaj dużo przepaści. Aha, okej, dobra, wada wzroku. Kumam teraz. Nie ma momentium! Nie ma momentium! Usunąłem momentium, biorę niebieskie dinozaury. Ale tak, miałem taki problem, że w tym odcinku, który dzisiaj wchodził, ten 30 minut temu, czy dzisiaj? To dzisiaj weszło momentium? Nie, wczoraj weszło momentium. Nie miałem za bardzo nic takiego, co bym chciał wrzucić na shorta, a pomyślałem, że lepiej jak już wrzucam te shorty, to je wrzucać. Więc wrzuciłem to, bo tak pomyślałem o tobie i sobie przypomniałem, że cię to rozbawiło nawet w odcinku. Mówię, ej, to będzie dobre, wrzucę to. I wrzuciłem. Także to dzięki tobie się znalazło na moich shortach. Bo jak to robiłem, to myślałem, że tylko ja się z tego zaśmieję. Szczerze tak myślałem. Dobra, wolę tracić niebieskie, bo chyba leveli lodowych się nie boję tak aż tak jak wulkanicznych. No. Wilgak zdaje kontent. Ej, ja zaraz z głodu umrę. Co tu tak szybko głód? Spada. No świetnie. Ten dinuś mi się na pewno bardzo przyda na tej mapie. Nie wiem, czy zauważyliście, że kolory przeciwników niektórych się zmieniają w zależności od tego, którego dinozaura w danym momencie posiadam. Jest to
Nie wiem, czy to jest zależne, czy to jest specjalnie, czy to jest zależne od tego, że oni mają jakby tę samą teksturę kolorystyczną, co jest założone dla dinozaurów i się po prostu zmieniają w zależności, nie? Nie wiem, jak to działało w tych starych językach dokładnie. Programowania w sensie. A to możliwe w sumie, faktycznie, że przyspieszyli tutaj to, jak szybko dinozaury pożerają mi głód. Jako, że mi powinny ułatwiać bardzo, no to nie dziwiłbym się, że faktycznie pasek głodu powinien schodzić szybciej. W dwójce to głównie było zauważalne przy ptaku. Ale rzeczywiście może przy innych dinozaurach tutaj też się podniosło. No w sumie słusznie, nie? Znaczy, poszło to w tę stronę. No, jest to w jakiś sposób logiczne. Wiesz dlaczego? Głównie dlatego, że pozwala na dużo lepszą kontrolę tego. No bo mogliby po prostu wtedy dawać mniej owoców i wyszłoby na to samo, jeśli chodzi o przyrost, a dużo bardziej by wpływali na moje poczucie, że zaraz mi się głód skończy, nie? Także to jest takie niegłupie. Nie wiem, jak zrealizowane, no. Bo w dwójce prawie w ogóle nie było problemu z głodem. Były jakieś pojedyncze poziomy, gdzie był problem z głodem. Nie będę teraz nic mówił, bo słucham. Poczekajcie. Głośniej! O, stracę dinozaura. Już powinien być odcinek. No i dobra. Poziom z bossem. Wspaniale. Znowu musimy wziąć czerwonego. Czy to będzie level wspinaczkowy? Tak, level wspinaczkowy. Oczywiście nie mogło się obejść bez utrudnień w stosunku do części drugiej. Mianowicie w levelu wspinaczkowym mamy pod sobą lawę. Świetnie, co? Ja uważam, że to genialny pomysł, bo oczywiście te levele wspinaczkowe wcale mnie nie denerwowały w dwójce już. O! Więc absolutnie uważam, że była potrzeba utrudniania tego poziomu, tych poziomów spinaczkowych. Red one, red me, o! Dobra, żadnego wrednego nietoperza nie było, na szczęście. No przegrywałem pod koniec dwójki, ale nie powinienem był przegrywać, no. O. Dużo ładniejsze wizualnie są te bossy. Już tak więcej uwagi jest do nich przyłożone. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy mnie to sięgnie. Mogłem od początku wejść jakby pod ziemię, to by było dużo łatwiejsze. W sensie, do tej lawy, bo mogę to robić z tym czerwonym dinozaurem i byłbym wtedy dużo pewniejszy, że nic mi się nie stanie, ale... No, ale nie zrobiłem tego. No nie, jak on się pojawi jeszcze... Jak on włączy ten tryb, teraz stojąc na środku, to ja umrę. Nie ma szans, żebym... Muszę go zabić teraz. Dobra, udało się. Uff! Bo już bym nie dał rady, nie miałbym gdzie się schować. Musiałbym zbiec na dół i spróbować się po prawej stronie zakisić, ale nie wiem, czy bym zdążył. Uff! Ja wiem, że z nim lawa nic mi nie robi, ale... A przy okazji, bo nie dokończyłem retoryki, że to, ja rozumiem, że pod koniec dwójki umierałem w ostatnim świecie, tak? I nie chcę zrzucać tego w jakiś sposób na chorobę, no ale jednak miałem 38 stopni ponad gorączki. A te levele nie były łatwe. Te ostatnie przynajmniej, tak mi się wydaje. No i nie dawały mi zasobów przede wszystkim.
No ale jak to montowałem, to sam byłem zdziwiony, jak ostatni wziąłem part, no bo teraz podzieliłem to na tak, że jakby każdy odcinek to są dwie wyspy. Zresztą miniaturki to oddają, bo dwa bossy zawsze są na miniaturce. I chociaż te miniaturki mi się nie podobają, ale no już tam nie zmieniałem nic, bo miałem taki zamysł i założyłem, no ale mniejsze. Nie podobają mi się jakoś tak, uważam, że są nieczytelne, trudno. No i właśnie doszedłem do ostatniego partu i doszedłem do ostatniej wyspy, nie? I zobaczyłem, bo zawsze wycinam z całego nagrania ze streama, z wycięciem tego, co jest z Geometry Dasha, czyli jakby mam całą grę longiem. No i jak byłem na ostatniej wyspie, to byłem praktycznie równo w połowie nagrania, nie? Czyli miałem tam 5,5 godziny nagrania, w tym 2,5 godziny cała gra, drugie 2,5 godziny ostatnia wyspa. I miałem takie, ja piernicze, no niesamowite. Dobra. Ja może bym sobie pobiegał z tym. Mógłbym brać te dinozaury, bo mam ich dużo, ale... Chcę się pobawić też różnymi możliwościami tej gry. Bo przynajmniej póki nie mam jakoś za dużo z nią problemów. O, fuck. Chyba zaczną się teraz problemy z głodem, widzę. Wyskoczy tu kret jak nic, właśnie. Jeśli nic to. Co my tu mamy? A, zapominam. No, to już się pobawiłem. Się pobawiłem bumerangiem. What the fuck? Nie zauważyłem tego! Shit. Dobra, muszę zacząć używać dinozaurów, serio. Niebieski? Może być niebieski. Czekaj, co? A mi driftuje pad. O Jezu, nienawidzę driftującego pada. Strasznie to jest wkurzające, bo... Odbiera ci całą kontrolę nad postacią i to robi straszny efekt. Taki... Robi się to denerwujące po prostu, może tak. Zabawne jest to, że to jest praktycznie level oazowy. Gdzieś tam palmy, drineczki, te sprawy, all inclusive. A to jest level, w którym najbardziej nie ma jedzenia. O Jezu, myślałem, że to już koniec. Nie! Umrę! Umrę! Dobra, nie, mam. Mam jedzenie. Myślałem, że widziałem już tą skałę i mówię, że koniec na pewno poziomu. Matko, ja nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia, biegnij! Dobra, żyję. Uff. Uff. Nowe FPS-y to na pewno nie. Na pewno nie. Dobra. To czerwony dla odmiany. A te są obrońcy, w sensie te krety to jest taki sposób na to, żebym ja nie rushował tych gier, bo jak będę biegł, to prosto w nie wpadnę, bo one wypadają znikąd. No wyłącz się! Dobra. Ale widzicie, jak dużo tutaj jest w porównaniu do dwójki. Jajo, tak myślałem. Jak dużo tutaj w porównaniu do dwójki jest rzeczy, które obniżają mi pasek głodu. I jak bardzo oni się starają, żeby ten pasek głodu też był zagrożeniem dużo częściej niż był wcześniej. Dobra, ale przynajmniej złapię jakiś owoc chyba. No nie wiem, nie umiem. Ja wiem, że tam się chyba da podskoczyć, ale ja wtedy też nie trafię. Nienawidzę tego bonusa, nigdy nie umiałem tego robić, dalej nie umiem tego robić.
piramida. Nie pamiętałem tych specjalnych poziomów. Tak jak nie pamiętałem tego wodospadu, który się pojawił wcześniej, tak nie pamiętam i tego grobowca. Zobaczmy. Meditonie, anioł, bardziej faraon. Nie mogę! Dlaczego ten kawałek mi leci w głowie przy okazji? O, skąd miałem? Nie wiedziałem, w jakim tempie oni będą strzelać. O nie, ale głupio straciłem Dinusia. Dobra, chodź Dinusia. Siema Seba. Seba 555GD. Oczywiście ci kojarzę, nie czytam tego specjalnie, tak jakbym przeczytał to pierwszy raz. O! O! No wy spadniecie jakimś. Nie? To jest jakieś... dziwne oszustwo. Dinozaur jest tutaj za wysoki. Właśnie straciłem dinozaura bez sensu. O Jezu, goni mnie. Superowo. Dzisiaj wyjątkowo sprawnie idzie ta stara gra. Zobaczymy, czy uda się ją skończyć szybciej niż poprzednią. Poprzednia bardzo nie poszła po mojej myśli. To cały czat ci to potwierdzi. No nie, no to już wyjście było, ale jedną kreskę miałem i spanikowałem. O Jezu, ale głupio. No jestem zły na siebie. Zły jestem. No jestem, no. Znowu zały poziom jeszcze raz. Bardzo nieznajome mi środowiska. O, no. Dziękuję. Dobra, to nie spada, to spada. Widać, które spadają, bo widać, które mają mechanizm, bo ktoś nie doteksturował otoczenia. No, dlaczego ja tak ginę? Wezmę sobie to. Mojego mogę stracić jednego, najwyżej. Dalej pisze, że Simae będą w streamie. Gaftana na donacie, bo wysłałem mu i zamiast siema napisałem Simae. O, serio? No. Dobra, udało się. Dinozaur zżera mi więcej paska głodu. Ale ewidentnie bardzo przyspiesza. To mi leci tak bardzo totalnie przez czaszkę. Centralnie przez czaszkę. Ale to nic. Dopóki mnie nie trafia, to jest wszystko, co się liczy. Ej, w ogóle... straciłem tutaj chyba 3 życia i jest mi z tym tak psychicznie źle. No ale trudno. Raz się żyje. Co tam robią? Co robią tam działka chorizo? Chorizo? Działka chorizo? Jak ta kiełbasa, którą mam w lodówce? Nie wiem, co tam robi chorizo. Dobra, płyń Foko. Nie ma czasu. Płyń. No, ale widzicie, gdyby nie to, że mam fokę, to złapanie tego... To już koniec? Gdyby nie to, że mam fokę, to złapanie tego mięsa spowodowałoby, że złapie mnie balon. I musiałbym tam siedzieć przez chwilę. Z głodu. Z głodem budującym się. To nazwa plemienia, która była wrogo nastawiona do chozo. Chorizo i chozo. Kiedyś to były ambitne te nazwy, ja nie mogę. Nawet statua chorizo. Ja to poproszę o to kiedyś, żeby mi jakieś AI wygenerowało statuę chorizo. Bo chozo to nawet... O nie, chciałem... O, pamiętam tą muzyczkę. Fajna jest. Pamiętam też, że ten poziom regularnie powtarzałem. Nie wiem dlaczego, ale na pewno bardzo dużo razy musiałem powtórzyć tego bossa. Tak jakbym na nim regularnie ginął. Zobaczymy, jaką będzie miał sylwetkę i styl walki. O, górą?
Tam jest jakieś jajo. No dobra, mogę pójść. Ej, dostałem ścinkę. Ty, no, ściął mi się. Nie mogę nic zrobić. No nic się nie dzieje, no koniec, amen. Gra mi się zawiesiła. No i 50 minut streama w pizdzie, słuchajcie. Świetnie. No to jeszcze raz. Kojarzę tą nazwę. Kojarzę nazwę Bad Ice Cream. Ale nie do końca pamiętam, o co chodziło w samej gierce. Znaczy nie do końca, w ogóle nie pamiętam. Na pewno kojarzę tą nazwę. Tak, tam jest to jajo, które mi zablokowało, zawiesiło grę. To ja po prostu pójdę sobie wodą i zignoruję ten temat. Dobra, udało się. I nie zawiesiło mi gry. Trzymamy kciuki, żeby tak zostało. Dobra, i zobaczmy, jak będzie się walczyć z tym typem. Co to? Uuu, panie! Cóż to? Tak nie wolno. Dobra, on będzie mi pływał po prostu. Teraz lepiej go nie bić, niech sobie przepłynie, hop. O, było blisko, ale bym dostał pyrkę. Ooo, młoda foka. Moja foka. Nice, łatwo. Dobrze jest.